Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. To czas odradzania się wiary w siłę Jezusa Chrystusa i drugiego człowieka. To czas triumfu, miłości i dobra nad złem. W imieniu Zarządu Powiatu Lubartowskiego i pracowników Starostwa Powiatowego kieruję do wszystkich mieszkańców naszego powiatu najserdeczniejsze życzenie. Niech zmartwychwstanie Pańskie pomoże przetrwać trudne chwile, które wszyscy obecnie przeżywamy. I niech pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Niech to będzie czas pojednania, okazywania sobie miłości, wzajemnego szacunku, empatii i zrozumienia. Dużo zdrowia, spokoju i wszelkiego dobra. Wesołego Alleluja! Wielkanoc to szczególne święta, które niosą radość ze zwycięstwa życia nad śmiercią i dobra nad złem. W tym wyjątkowym, choć trudnym dla nas wszystkim czasie życzę mieszkańcom Lubartowa zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Niech świąteczna atmosfera napełni nas szczęściem i optymizmem, które będą pozytywnie napędzać nas do działania. Drodzy Państwo, życzę wszystkim mieszkańcom naszego powiatu spokojnych i przede wszystkim zdrowych świąt wielkanocnych. Życzę Państwu świąt spędzonych w gronie rodzinnym, świąt wypełnionych wiarą i nadzieją, świąt pełnych radości, jaka wynika z faktu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wesołych świąt i tradycyjnie mokrego śmigusa dyngusa.